państwa nie ma czasu na przecież takie bzdury widzą. Czy osiem czy sześć, my w dobie ciężko widzą. Otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza widzą. Już, ale potrzebowalibyśmy jakieś nasze tutaj środki, Marysie. O nie, to nie są środki, takie większe. Chodźcie do nas, chodźcie. Jak masz na imię? Max. Ola. Max i Ola. Max i Ola pobawią się dzisiaj tutaj razem z nami. Tu mają takie piękne specjalne urządzenie. My będziemy liczyć od 10 do 0, dobrze? I rozpalimy naszą piękną choinkę. Proszę zejść blisko. Dziękuję bardzo. To uwaga, kochani, a później jeszcze oddam na parę słów naszym gościom. No to co? Liczymy? Tak? To liczymy. Uwaga, wszyscy razem. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpala! Brawo, 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 duże brawa! I tym sposobem my rozpoczynamy w Olsztynie nasz czas świąteczny, a ja oddaję mikrofon pani starosta, pani burmistrzu. Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliżamy się do tych upragnionych świąt. Chciałbym życzyć, aby ten okres oczekiwania minął naprawdę w zwolnionym tempie, w rodzinnej atmosferze, tak abyśmy dobrze przygotowali się do świąt i spędzili je w zdrowiu, w rodzinnej atmosferze. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, tak jak pan burmistrz zaznaczył, niech ta atmosfera adwentu będzie w każdej rodzinie. Życzę wam oczywiście wszystkiego, co najlepsze, aby te święta przyniosły wam same radości i aby w każdym domu zagościła miłość i mały Jezus. Wszystkiego dobrego. Gwiazdka z nami jest. Jest ktoś taki, ktoś, kto chce właśnie dziś odwiedzić mnie. Miły, starszy, siwy pan z wielkim wokiem przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest magiczny.